Te zdjęcia, które wysłałem, zostały zrobione na przestrzeni bodajże 9 dni na dwóch wyspach i właśnie w Pireusie. Dużo zdjęć zrobiłem zarówno na wyspach, na Kos i Lesbos, z których byłem zadowolony i to też były zdjęcia, które trafiły do tego zestawu, no ale widać, że decyzja jury była inna. To zdjęcie nie przykuło tak bardzo mojej uwagi. Sprawdziło się dla mnie właśnie w tym fotoreportażu jako ostatnie zdjęcie, natomiast no, tak jak mówiłem, nie jest to ulubione. Wcześniej nie mam dużego doświadczenia w takiej fotografii prasowej, ale poza miejscami zamkniętymi, na przykład obozami lub takimi placówkami rejestracyjnymi uchodźców, nie było właściwie problemu z dostępem. Więc to było, właściwie wszystko było otwarte i wystarczyło po prostu tam być. Robię zdjęcia już od ładnych kilkunastu lat i tak jakoś to tak organicznie wypłynęło, że bardziej mi leżą czarno-białe zdjęcia i też uważam, może to nieładnie zabrzmi, ale uważam, że prościej mi jest zrobić czarno-białe zdjęcia. Kolor dla mnie trochę komplikuje sytuację.